Dzień dobry Państwu, no ja nazywam się Jacek Stanisławski, jestem wspólnikiem w Agencji Marketingu Prawniczego Tomczak Stanisławski i miło mi Państwa tutaj dzisiaj powitać ze względu na to, że po tym dość kontrowersyjnym temacie, o którym mówił Marcin, czyli etyce, ja opowiem o kwestii rekomendacji i tego, jak z tych rekomendacji w Państwa kancelariach najlepiej korzystać. Jedna rzecz tylko na początku, którą chciałbym ustalić, czyli to, w jaki sposób ja definiuję rekomendację, bo oddzielam ją od referencji. Dla mnie referencja jest czymś zupełnie technicznym, co w przypadku firm budowlanych można by określić jako to, że Kowalski ułożył kilometr rury i zrobił to dobrze. I to jest coś, co Państwo być może otrzymujecie w takiej syntetycznej formie, o ile o to zapytacie. Natomiast rekomendacja i to, o czym ja dzisiaj będę mówił, to jest rzecz, która zawiera nie tylko informacje o tym, co Państwo zrobiliście, ale też w jaki sposób zrobiliście. I tutaj mamy nawet tą informację, że Kowalski zachował porządek na placu budowy, wszyscy byli trzeźwi. I jak ktoś potrzebuje rur, to polecam Kowalskiego. I te elementy emocjonalne, takie, które wskazują też na sposób pracy, są bardzo istotne w tym, o czym dzisiaj będę mówił. Dlaczego rekomendacje są ważne? Z tego względu, że w mojej ocenie bardzo często prawnicy mówią, że ja mam klientów z polecenia. I teraz pytanie do Państwa, kto w ciągu ostatniego roku miał klienta z polecenia? Możecie Państwo podnieść rękę? Bardzo dużo osób. Bardzo dziękuję. Okazuje się, że klient z polecenia, ta fraza klient z polecenia składa się z dwóch bardzo istotnych elementów i wydaje się, że to jest tylko coś, że ktoś nas poleci. I faktycznie to polecenie to jest ta rekomendacja, o tym dzisiaj będę mówił, o tym jak takie rekomendacje wykorzystać. Ale to, czy ta osoba, czy ta firma zostanie waszym klientem, zależy od tego, jakie warunki współpracy Państwo zaoferujecie, w jaki sposób zaopiekujecie się tym klientem, jaką ustalicie cenę i czy ogólnie będzie wam ze sobą po drodze. Także nie przeceniajcie Państwo wartości rekomendacji, bo one same z siebie wam tych klientów nie dadzą. To jest tylko początek, a nie ostateczny cel. I można powiedzieć, że o rekomendacjach wiemy trzy rzeczy. Że pomagają zdobywać klientów, tak jak Państwo przed chwilą pokazaliście, tak faktycznie jest. Bardzo lubimy je dostawać, no bo łechce to nasze ego. Prawnicy mają też tak, że bardzo lubią, jak ktoś ich doceni i ktoś im powie, że jest dobrze. To wszyscy tak mamy. Natomiast niewiele osób wie, jak naprawdę dobrze wykorzystać rekomendacje. I za chwilę pokażę Państwu przykład, w jaki sposób koncertowo takie rekomendacje można wykorzystać. The Shed at Dulwich jest restauracją, którą założono w ubiegłym roku w Londynie. I założyciel tej restauracji postawił sobie jeden cel. Chciał trafić na pierwsze miejsce rankingu portalu TripAdvisor, który ocenia ponad 19 tysięcy restauracji w Londynie. Trudne zadanie, prawda? Szczególnie dla kogoś, kto dopiero zaczyna w tym biznesie działać. I oto co zrobił. No faktycznie, było naughty. Ten człowiek przeprowadził ten projekt i w ciągu 7 miesięcy z poziomu 0 z miejsca 19 807 dotarł na pierwsze miejsce, nie prowadząc w ogóle restauracji. Zacznijmy od tego. No, tego w ogóle nie było. Tak? To był tylko jego koncept, który on podsycał, tworząc sam i ze swoimi znajomymi wymyślone rekomendacje. Tylko w ten sposób działa TripAdvisor. Co ciekawe, kiedy ta informacja, ta historia wypłynęła, przekazali tą informację do TripAdvisora, który nabrał wody w usta i powiedział, że nie, z tymi takimi ściemnionymi rekomendacjami to jest inaczej, a te normalne działają też inaczej. Oczywiście guzik prawda, no jakby na podstawie samych rekomendacji doszli do pierwszego miejsca. I to pokazuje, że rekomendacje nie mogą być celem, ale muszą być narzędziem, które Państwo w mądry sposób powinniście wykorzystywać w swoich kancelariach. I teraz przejdziemy przez taki trójstopniowy proces zarządzanie rekomendacjami, bo faktycznie tymi rekomendacjami trzeba w dobry sposób zarządzać. Po pierwsze trzeba pamiętać o tym, żeby w ogóle zbierać rekomendacje. Kto z Państwa za każdym razem, kiedy kończycie współpracę z klientem, prosi go o rekomendacje? Dużo mniej niż miało klientów z polecenia, to jest bardzo ciekawe. Czyli rekomendacje i zbieranie rekomendacji powinny być częścią strategii kancelarii. Jeśli Państwo przygotowujecie całą strategię sprzedażową, marketingową, w jaki sposób chcecie prowadzić swój biznes, włączcie rekomendacje właśnie w tą strategię. Nauczcie się prosić o te rekomendacje. To naprawdę nie boli i to jest tak, jakbyśmy tutaj wyszli za chwilę i zapytacie Państwo kogoś, jeśli nie jesteście z Warszawy, gdzie pójść na kawę albo do jakiej restauracji pójść, to te osoby bez problemu Wam to powiedzą.
Czyli nie macie problemu z pytaniem o rekomendację, tylko boicie się, kiedy ta rekomendacja dotyczy was i dobrze wykonanej pracy, tak jakbyście nie byli pewni, czy zrobiliście dobrze, za co klient wam zapłacił. I ważna rzecz, dajcie klientowi narzędzia i wskazówki, w jaki sposób on ma udzielić wam tej rekomendacji i co w tej rekomendacji faktycznie powinno się znaleźć. Wśród tych wskazówek może być wiele rzeczy. Możecie państwo wskazać, czego miałaby ta rekomendacja dotyczyć. Nie, że ogólnie kancelaria XYZ poprowadziła moją sprawę i było ok, tylko tam można wskazać rodzaj sprawy, zakres, jakim się państwo zajmowaliście, rodzaj transakcji i tak dalej. Jak długa powinna być? Bo jeśli państwo strategicznie zaplanujecie to, gdzie chcecie korzystać ze swoich rekomendacji, to będziecie wiedzieli, ile tekstu potrzebujecie. Naprawdę rzadko będziecie potrzebowali 4 stron tekstu, takiego wodoleństwa, którego się potem nie da w żaden sposób zastosować. Co istotne, w jakim języku? Jeśli planujecie państwo, albo już pracujecie z klientami międzynarodowymi, to rekomendacja po polsku może być średnio przydatna. I ważne też, w jaki sposób ją wykorzystacie. Dajcie już temu klientowi świadomość, że jego wypowiedź gdzieś się znajdzie. Co do narzędzi, jest ich mnóstwo, natomiast z takich podstawowych można klientowi dać pewien formularz, taki wzór, co ma napisać, w jaki sposób ma napisać. Jeśli to mają być rekomendacje na LinkedInie, to też co on powinien zrobić, gdzie kliknąć, bo ludzie bardzo chętnie te rekomendacje będą dawali, tylko potrzebują odrobiny pomocy z państwa strony. I ja wyróżniam takie dwie formy rekomendacji, podstawowe. Oczywiście jest ta ustna, czyli taki marketing szeptany, polecenie, że ktoś powie, Kowalski powie Iksińskiemu, że tamten prawnik jest dobry i dobrze załatwi sprawę. Natomiast jest olbrzymia gama tych rekomendacji utrwalonych i do form zaraz przejdziemy, a one w mojej ocenie są ważne z dwóch powodów. Po pierwsze, te rekomendacje, których państwo nie zbierzecie, nie możecie ich wykorzystać. To jest bardzo oczywista rzecz, ale często o niej zapominamy. Jak nie zapytamy teraz, to nie mamy z czymś pójść do klienta, gdzie tego pokazać. A druga sprawa jest taka, że w toku rozwoju firmy, tego klienta, w toku rozwoju kancelarii, po prostu to może umknąć. Zmienią się pracownicy, zmienią się prawnicy i w momencie, kiedy stwierdzicie, że a przydałaby nam się rekomendacja, nie będziecie mieli czego zastosować. I dlatego warto myśleć o tych formach utrwalonych. I tych form może być ogrom. Rekomendacje mogą być zebrane w formie takiej tradycyjnej księgi referencyjnej, tak zwanej galerii laurek, które zdarzają się często na stronach, cytatów, portali dla prawników, zaraz przejdziemy do tych wszystkich elementów. Natomiast ważne jest to, że jest naprawdę mnóstwo tych form i każdy z państwa może dobrać dobrą dla siebie. To jest tak zwana galeria laurek, ja tak to nazywam. Tutaj pan mecenas nie zadał sobie nawet trudu, żeby prosto zeskanować te pisma, nie mówiąc o tym, żeby dało się je dobrze przeczytać. No i tyle. No i co z tego wynika, że ktoś przeczyta tych 5 referencji? Natrafiłem na jedną stronę kancelarii, gdzie było kilkaset. I to była taka ściana skanów, tylko nie wiadomo było, po co one są potrzebne. Druga sprawa, bardzo ważna, i to też w Stanach jest ogromny potencjał, ale też w Polsce coraz więcej takich portali powstaje. Portale, na których można oceniać prawników. Amerykański portal AVO ma taką siłę, że w zasadzie prawnicy, szczególnie zajmujący się sprawami klientów indywidualnych, walczą o to, żeby być jak najbliżej oceny 10, to jest najwyższa ocena w tym portalu. I faktycznie bardzo zależy im na zbieraniu tych ocen, gwiazdek, komentarzy, tak żeby te swoje profile budować. Rekomendacje możecie państwo zbierać też w formach takich mniej, wydawałoby się, prawniczych, czyli Google Moja Firma, czy nawet na Facebooku. To jest w ogóle ciekawy problem tego, jak walczyć ze złymi rekomendacjami albo nieprawdziwymi. I to jedna z kancelarii z Poznania miała taką sytuację, że ktoś jej udzielił negatywnej rekomendacji, napisał jakieś tam wydziwione rzeczy, ale nigdy nie był klientem kancelarii. I ta kancelaria zrobiła akcję w drugą stronę. Odbiła piłkę i wydała oświadczenie, że ta osoba nigdy nie była klientem kancelarii, więc nie ma prawa do takich oświadczeń. No i potem jest tylko walka z Googlem czy z Facebookiem, żeby taką rekomendację usunąć. Bardzo ważnym narzędziem do zbierania rekomendacji jest LinkedIn i tu polecam korzystanie z niego. LinkedIn daje takie dwie podstawowe formy zbierania rekomendacji. Są skills and endorsements. Państwo wskazujecie listę swoich umiejętności, na przykład prawo pracy, prawo zamówień publicznych i tak dalej. A osoby, które chcą, mogą potwierdzić waszą umiejętność klikając plus. Natomiast jeszcze ważniejszą formą są klasyczne rekomendacje, które co istotne wskazują też
waszą relację z osobą, która tą rekomendację udziela. Czyli tam można wskazać, czy ta osoba była waszym klientem, czy współpracowała z wami. I często te rekomendacje też można zbierać od innych prawników, no bo państwo współpracujecie ze sobą w różnych kancelariach albo przy transakcjach i faktycznie warto o to zadbać. Ja na potrzeby dzisiejszego spotkania przeprowadziłem około miesiąca temu taki krótki eksperyment. Wysłałem do 100 osób na LinkedInie, które są w gronie moich kontaktów, wiadomość. Dzień dobry, szanowny panie, szanowna pani. Jeśli stwierdza pani, że może potwierdzić pewne z moich umiejętności albo przekazać mi rekomendacje, będę bardzo wdzięczny. Natomiast jeśli nie, to się nie obrażę. Zawsze zostawiamy furtkę, że to nie jest coś takiego, co ktoś musi zrobić. I powiem szczerze, że odzew był bardzo pozytywny. Część osób pisała, że chętnie to zrobi, oczywiście tego udzieli. Część miała jakieś problemy techniczne i wtedy pomagałem, jak to poprowadzić. Ale bardzo ciekawe miałem 3 czy 4 takie rozmowy, które: panie Jacku, jeszcze na tyle długo, albo prowadzimy jeszcze projekt, jeszcze nie mogę tych rekomendacji dać. Albo zrobię to po naszej kolejnym jakimś etapie współpracy, po kolejnym spotkaniu i to też jest okej, ale po prostu przypomnieliśmy się tej osobie i ta relacja została nawiązana. I tu mamy ciekawostkę, że rekomendacje pojawiają się też nawet w komentarzach. To jest komentarz z wczoraj dotyczący konferencji. Była jakaś dyskusja, informacja, że po Legal Market Day wychodzi się z głową pełną nowych pomysłów i energii do działania. To jest rekomendacja, którą państwo też możecie wykorzystywać, typ rekomendacji, który możecie wykorzystywać w swoich kancelariach. Kolejny przykład dobrego wykorzystania rekomendacji na stronie. To jest właśnie krótki cytat ze wskazaniem, jaka firma, kto, bez informacji przedsiębiorca z Pcimia Dolnego, bo tu jest konkret i można to w jakiś sposób zweryfikować. I taką formą, która moim zdaniem będzie formą przyszłości, jest wideo i audio. I pokażę państwu, jak te rekomendacje mogą wyglądać na przykładzie filmu z zeszłorocznej edycji Legal Market Day. I ten krótki film z tymi 3 rekomendacjami, które były zaplanowane, bo wiedzieliśmy, z kim chcemy zrobić wywiad, jakie pytania będą zadane, gdzie to będzie wykorzystane, powoduje, że można na tym bardzo wiele potem operować. To może być tekst, może być wyciągnięty stąd, może być właśnie audio czy wideo. Natomiast jest jedna rzecz, która w zbieraniu rekomendacji jest zdecydowanie nierekomendowana przeze mnie. Bardzo proszę, żebyście państwo nie pisali rekomendacji dla siebie. Jeśli ktoś z waszych klientów nie ma tych 30 minut, żeby wam napisać rekomendację, to znaczy, że was nie szanuje. Nie róbmy czegoś takiego, jak zdarzało się u pracodawców. Czy może mi pan napisać rekomendację? No jasne, jasne, niech pan napisze, a ja tylko podpiszę. No nie róbmy tak. To ma być wprost, ma być szczere. W przeciwnym razie będziecie mieli tysiące rekomendacji, które wyglądają tak samo, bo sami je sobie napisaliście. Co ciekawe, w Stanach działają już portale, takie jak referenceletter.com, gdzie możemy wpisać kto, co, w jakiej sprawie i list referencyjny generuje się sam. Ale jest nisza, można ją zagospodarować. Ale naprawdę nie idźmy też w tą stronę. I podobnie jak w przypadku tej restauracji Shedded Dulwich, nie róbmy też takich wymyślonych rekomendacji, takich fejków. No ten zbiór akurat mój kolega zestawił, to jest jeden pan. Pan Zygmunt ma ogólnie dużo kłopotów. Na koniec się okazało, że go boli ucho i ma na imię Andrzej, ale to jest właśnie ten problem, że często też na stronach kancelarii pojawiają się takie informacje jakieś wymyślone i to na pewno nie jest dobry kierunek. Natomiast są też sytuacje, kiedy klient nie może państwu przekazać rekomendacji, bo na przykład nie ma jakiejś zgody, nie ma czasu, coś się wydarzyło, to wtedy warto poprosić na pewno o to, żeby was polecał, czyli ten taki klasyczny marketing szeptany, ale też poproście państwo o zgodę na przekazanie kontaktu do tej osoby, kiedy pojawi się taka potrzeba. Powiedzmy, przychodzi do was potencjalny klient i mówi, no dobrze, to zrobiliście to dlatego i dlatego, ale ja chciałbym to sprawdzić. A państwo mówicie, okej, mam zgodę, tu jest numer tego pana czy tej pani, proszę dzwonić i zapytać. I to faktycznie się zdarza, to działa, jeśli jesteście państwo przygotowani na taką prośbę, to warto mieć coś takiego w ręce. I mając już te rekomendacje, jakie państwo zbierzecie, to przyszedł czas na to, żeby utrzymywać bliski kontakt z ludźmi, którzy już wam raz zaufali, raz są gotowi was zarekomendować, a to wszystko po to, żeby w sytuacji, kiedy oni za pół roku, za rok, za 5 lat zostaną przez kogoś zapytani, słuchaj, czy możesz mi polecić prawnika do takiej i takiej sprawy, państwo będziecie cały czas w ich kręgu zainteresowań, cały czas będziecie się przypominać z tym, co robicie. I ja rozdzielam to na takie
znowu dwie grupy działań. Pierwsza to utrzymywanie relacji. Taka, żebyście Państwo przyjeżdżali na konferencje, żebyście uczestniczyli w rozmaitych spotkaniach, szkoleniach, żebyście od czasu do czasu z tymi kluczowymi klientami spotkali się po to, żeby cały czas im się przypominać, że robicie coś dobrze. I tą drugą częścią jest treść. Tu chodzi o to, mamy mnóstwo form, media społecznościowe, blogi, portale internetowe i tak dalej, które prowadzą kancelarie, w których możecie cały czas przypominać się o tym, że po pierwsze działacie na rynku, też jest istotne, po drugie cały czas działacie dobrze, odnosicie sukcesy, bo w tej osobie, która was zarekomendowała, to budzi poczucie, że zrobiła dobrze, że was wybrała i będzie robiła dobrze, jeśli będzie was polecać kolejnym osobom. No oczywiście z tym polecaniem jest to o tyle istotne, żeby faktycznie wykorzystywać te media w sposób przemyślany, taki, żeby państwu to nie zaszkodziło, dla nich to nie było w żaden sposób męczące, czyli nie wysyłajcie państwo co tydzień maila, hej, hej, żyję, żyję i tak dalej, tylko lepiej delikatnie się przypominać i na tym budować swoją pozycję. I tutaj mam ciekawy przykład, który było tak, na LinkedInie jeden właściciel firmy poprosił o rekomendację, ktoś może poprosić, polecić prawnika, który zajmuje się prawem zamówień publicznych. No i tam posypały się rekomendacje. To jest w ogóle najlepszy sposób na zrobienie zasięgu dla postu na LinkedInie, poprosić o rekomendację. Jeden z naszych klientów poprosił o rekomendację co do programu do prowadzenia kancelarii i dostał chyba 130 odpowiedzi. Takie tam tylko handlowcy po prostu tam lecieli. Ale ostatecznie mało było rekomendacji, które pokazywały, dlaczego to jest istotne. No i w tym przypadku moim ktoś poprosił o rekomendację co do prawnika, który zajmuje się prawem zamówień publicznych. I my mamy trzech klientów, którzy się tym zajmowali wówczas. Ja poleciłem dwóch. Jeden wypadł mi kompletnie z głowy. Słuchajcie, nie minęło 20 minut, telefon. No ale panie Jacku, no pan polecił tych dwóch, a mnie nie. Mówię, no przepraszam, ja się poprawię za chwilę, tam dopisałem, co trzeba było. Ale okazuje się, że ludzie to monitorują, jest to dla nich ważne i faktycznie te rekomendacje nawet w takiej formie LinkedInowej, wydawałoby się zwykłego komentarza, mają bardzo, bardzo duży zasięg i duże znaczenie. No, dlaczego? Bo z tym klientem mieliśmy tą relację wcześniej. Jakby nie obsługiwaliśmy go w tym momencie, nie robiliśmy jakiegoś projektu, tylko to, co mówiłem, on wypadł mi z głowy i ja po prostu nie miałem go tak na bieżąco bieżąco w głowie. Wiem, do czego zmierzasz. I mieliśmy też taką sytuację, w której już przechodząc do kolejnego tego etapu istnienia w świadomości tych potencjalnych klientów, czyli jeszcze tego szerszego kręgu, nie osób, które już były z wami w relacji, w której pewna firma, dosyć duża polska spółka, mająca swój dział in-house, mająca kancelarię do ogólnej obsługi, poszukiwała też specjalisty z zakresu postępowań przed KIO. I co ciekawe, do właściciela tej firmy, właściciela tej spółki, dotarła rekomendacja, taka shortlista 3 czy 5 kancelarii prawników, którzy mogą pomóc. No i ten właściciel poszedł do tych swoich prawników in-house'ów i do tej kancelarii ogólnej. Mówi, co możecie mi powiedzieć na temat tych ludzi, którzy są na tej shortliście? No, pewnie ich znacie. I on, tak, tego trzeciego z tej listy, to my bardzo dobrze znamy, jest super specjalistą, bo my czytamy portal, który on prowadzi o postępowaniach przed KIO, dzieli się tam bardzo ciekawą wiedzą i na pewno warto się z nim spotkać. I to się okazuje, że nawet w kręgu prawników i w tych relacjach takich wewnętrznych warto być obecnym z tego względu, że państwo no, trochę reklamujecie się, chwalicie się przed innymi prawnikami, ale to polecenie też może pójść jeszcze dalej. I bardzo istotne jest to, żeby tym rekomendacjom pomóc właśnie w taki przemyślany sposób. Oczywiście można powiedzieć, no po co w ogóle tym rekomendacjom pomagać, skoro już ileś takich poleceń mamy. Są ludzie, którzy są naszymi emisariuszami, będą mówić o tym, co się będzie działo dalej i jak możemy pomóc nowym klientom. I okazuje się, że jest to bardzo ważne, bo w ten sposób państwo odskakujecie od tych swoich dotychczasowych kontaktów i możecie docierać do dużo szerszego grona ludzi. I mam teraz do państwa pytanie, czy w jakiś sposób próbujecie właśnie wychodzić tak trochę dalej, czy
Czy korzystacie ze swoich klientów do tego, żeby polecali was jeszcze dalej? Okej. Na pewno można to zrobić w sposób też taki zaplanowany, w taki, żebyście właśnie państwo, myśląc o wykorzystaniu swoich rekomendacji do tego, żeby docierać jeszcze dalej, żebyście używali wszystkiego, co tylko możliwe, wszystkich form wyrazu kontaktu, żeby powiększać tą swoją sieć kontaktów. I tu jest oczywiście bardzo ważna sprawa, o której wielu prawników mówi, że nie mamy czasu na pokazywanie się dalej, albo w sumie wypuściliśmy już kogoś tam, to on się odezwie. Tak naprawdę, jeśli państwo sami o to nie zadbacie, to w tym zakresie nie wydarzy się nic. I to jest o tyle ważne, żebyście byli też spójni w swoich działaniach, że jeśli macie rekomendacje dotyczące prawa rolnego, to żebyście też mówili o tym, że to prawo rolne jest dla was ważne, że się na nim znacie, żebyście na ten temat publikowali i dbali o to, żeby jeszcze dalej ta informacja o was jako o prawnikach i o kancelariach przechodziła. Bo de facto kluczowe w tej całej zabawie z rekomendacjami jest to, co państwo z tymi rekomendacjami zrobicie, a nie to, że ją macie. Bo tutaj kluczowa jest jakość, a nie ilość. I ja polecam, życzę państwu, żeby każdy z waszych klientów dał wam rekomendację, a żeby każda z rekomendacji przyniosła wam co najmniej jeszcze jednego klienta. Bardzo dziękuję.